Wiecie co, ja dzisiaj miałem stracha. Jak mi się rozpoczęło warsztat, raczej live, musiałem jeden skasować, uruchomić drugi, bo coś mi nie chciał się, nie wiem, wczytać strona z linkiem do transmisji, żebym mógł sobie wpiąć w program. W innej przeglądarce mi się strona załadowała, tyle dobrego, ale to i tak skasowałem wcześniejszy zaplanowany live i uruchomiłem od nowa. I witam wszystkich, którzy tutaj przychodzą. Standardowo w opisie live'a, warsztatu i na początku pierwszy komentarz ma link do pliku, na którym będziemy pracować. Tak jeszcze tam do osób, które są zapisane na moje listy mailingowe. Też to wysyłałem. Spróbuję chyba troszeczkę inaczej. Ok. Więc mam tak, w międzyczasie, kto nie pobrał, to jeszcze można sobie pobrać ten plik Excela. Po prostu będziemy zaczytywać do Power BI. Będziemy wyczytywać z niego informacje, żeby no, przejrzeć sobie możliwości Power BI, bo tak zrobimy szybkie przejście od pobierania danych przez wstępną obróbkę do zamieszczania ich, chwilę o relacjach i na koniec parę prostych wizualizacji. Bo tak można śmiało powiedzieć, że Power BI Business Intelligence, ten program Microsoftu darmowy, to jest połączenie trzech dodatków do Excela: Power Query, Power Pivot i Power View. A z Power View to chyba najwięcej jest zmian, najwięcej upgrade'ów. Ok, więc oprócz tego, także już powinniśmy wiedzieć, o czym dzisiaj mamy warsztat na żywo, tak, o Power BI, to macie czas troszeczkę na pobranie informacji, a ja właśnie przez to wszystko, nie wiem, czy będę pamiętał, jaka jest dokładnie strona, chociaż jej tyle pisałem. O, podpowiada mi Power Query, podpowiada mi przeglądarka. To ja wam jeszcze wspominam o konkursie przed akcją crowdfundingowej Mistrz Power Query. A to mi się powinno jeszcze udać tu przekleić, jak już mam pootwierane te informacje. Jak, o, nie podglądaj tutaj. Link do pobrania na stronie. Dobrze, to o, komentarz, komentarz. Jeszcze. OK, link do konkursu. Przypominam, tak, chodzi o to przede wszystkim, żeby dotrzeć z informacją o akcji crowdfundingowej, o książce Mistrz Power Query, o tym, jak pomocny jest ten dodatek Power Query w analizie, pobieraniu, łączeniu, scalaniu danych. Tak, i tam są paczki, pakiety nagród, tak, za najwięcej ilość punktów, czyli za, dla osób, które najwięcej osób tak zachęcą do zapisania się na konkurs. Pakiet dla osób, które po prostu wezmą udział w konkursie, tak będę wybierał. I dla każdej osoby, która po prostu się zapisze na konkurs przed akcją crowdfundingową, będzie tak, nagrodą gwarantowaną będą zapisy z warsztatów o Power Query, które będą organizował w trakcie akcji crowdfundingowej. To będzie przynajmniej 4 jednogodzinne warsztaty z różnych tematów o Power Query. Tak, już akcja, już strona na Polak potrafi, praktycznie gotowa, jeszcze tam muszę poprawić parę literówek i się szykujemy tak do walidacji przez Polak potrafi. Powinno wszystko się udać 18. Ruszymy z akcją. Będę zbierał na wydanie książki razem z redakcją Komputer Świat. Ok, dajcie znać. Witam, Piotrze. Dajcie znać, czy udało Wam się pobrać plik i przede wszystkim, czy zainstalowaliście sobie wcześniej tak ten program Power BI Desktop. Bo to dokładnie tak to się nazywa, Power BI Desktop firmy Microsoft. Dopiero tak w ostatnim mailu do grupy mailingowej wysłałem link, tak, skąd można pobrać i zainstalować
Power BI. Jak się nie udało zainstalować, to teraz raczej nie instalujcie, bo to instalacja, no, pobieranie i zainstalowanie, no to zajmie. Poza tym pobieranie tak będzie przeszkadzało live'owi, bo tak będzie zużywało łącze elektroniczne. Ok, Wojciech napisał plusik, czyli jemu bez problemu tak udało się pobrać plik Excela, jak tam z resztą. Bo z założenia to jak na warsztaty o Excelu. Całkiem dobre statystyki, tak, 20, tam się 20 parę osób. Dariusz, ja też mam nadzieję, że się uda uzbierać. Dlatego chociażby, kurczę, no jest konkurs, tak? Żebyście wy mieli większą motywację, żebyście mówili innym osobom, że są takie warsztaty. A nagrody, no to tam w większości to są pakiety wszystkich moich kursów. To teraz to jest łącznie z tym, który będzie o Power Query. Czyli w tym momencie to jest Mistrz Excela, dashboardy w Excelu, VBA, Power BI, czyli o programie, o którym dzisiaj mówimy. No i jeszcze tam małe, trochę w cudzysłowie małe kursy. O tabelach przestawnych też są wyciągnięte, ale to jest Mistrz Excela. Piotrze, ty mylisz chyba pojęcia, bo Power BI Desktop to narzędzie tutaj Microsoftu, które tak wygląda, jak widać na ekranie, to jest odrębne od Excela. Tak, jak ty masz 2000 Excela 2016, to tam nie ma Power BI wewnątrz Excela. Power BI jest tak osobnym programem. O, to Dariuszu, to Martynie zdrowia. I tak zostało wyciągnięte i wyciągnięte zostały te dodatki, czyli Power Query, Power Pivot, Power View jako osobny program, osobne narzędzie, żeby się tak troszeczkę odciąć od Excela i wyciągnąć te informacje. Tak więc jak masz tylko Excela, nie zainstalowałeś sobie osobno, no to nie masz Power BI, tak? Gdzieś tam musimy uruchomić ten program w działaniu. Nie ma problemu tam mówić, to te warsztaty są nagrywane. Chociaż Power BI pewnie też schowam, jak się akcja crowdfundingowa, ten warsztat o Power BI też schowam i on będzie w tym pakiecie warsztatów promocyjnych, tak do konkursu dla osób, które się zapiszą na konkurs. No i później też będzie można się oczywiście zapisać, żeby dostać dostęp za to, że będę pozwolicie do siebie pisać maile w działaniu. Ok, starczy. Jeśli to dajcie znać w końcu. A zresztą, zakładam, że jesteście gotowi, żeby pooglądać, jak działa Power BI. Jak ktoś nie jest, to niech napisze, niech się pyta. Po to są te warsztaty, po to jest na żywo, że macie okazję bezpośrednio, tak to jest. Ten moment, ta sytuacja, gdzie śmiało możecie pytać o prawie wszystko, co jest związane z Excelem i Power BI. O, właśnie, ktoś kliknął łapkę w górę, więc standardowo teraz mi najbardziej zależy, żebyście się dzielili informacją o konkursie, ale jak udostępnicie ten warsztat, jak klikniecie tak serduszko, czyli to, że jest super. To też jest jakaś pomoc. Dobrze. Czyli teraz będziemy. Gdzie jest ten mój Excel? Tak, tutaj jest Excel. To jest arkusz, którego nie chcemy pobierać. Mimo, że tak możecie się dowiedzieć różnych rzeczy, właśnie jakie ja tam kursy stworzyłem. Czyli pakiet tych czterech kursów i Power Query będzie dodatkowym kursem, czyli pięć kursów wideo, i tam jest właśnie chyba cztery pakiety pełne do wygrania. Więc naprawdę no, warto przynajmniej się zapisać, żeby mieć szansę. A jak się postaracie, to są właśnie nagrody niemalże gwarantowane, bo mało osób się stara i udostępnia innym ludziom. Ok, to zobaczmy nasze dane. Mamy po prostu w pliku Excela trzy tabele, które będziemy chcieli zaczytać do Power BI.
Te dane są po to w Excelu, żeby nam łatwiej było o nich mówić, bo przeważnie mówimy o Excelu. I tak po prostu robimy kroczek dalej, kroczek w bok, bo to dalej jest program Microsoftu. Dalej będzie korzystał z Power Query, o którym będziemy tak przez najbliższe 37 dni było chyba akcji crowdfundingowej. No to będziemy mówić mniej więcej przez 1,5 miesiąca, przynajmniej ja będę mówił. Więc tylko to jest dla nas istotna informacja. Trzy tabele, które chcemy pobrać. I w Power BI na karcie narzędzia główne jest polecenie pobierz. I tu mamy główne źródła, z których chcemy pobierać informacje. Zawsze możemy tutaj kliknąć więcej, żeby zobaczyć, jak Microsoft się stara. Tak? Business Intelligence, widać, że to jest przyszłość, tak? Przynajmniej jedna z przyszłości, jeśli chodzi o dane. Inteligencja, tak, inteligencja biznesowa. Chodzi o inteligentną analizę danych. Tak naprawdę to do tego się sprowadza. Mamy tutaj tak listę wszystkich możliwości, skąd może Power BI pobierać dane. Jest ich ogrom. Tak? Możemy podzielić na pliki, Excela, CSV, XML, JSON, całe dane z folderów. Bardzo podobna lista jest przy Power Query. Tam są pewne różnice drobne, ale to ja nigdy w to nie wchodziłem. Ok, Piotr, właśnie. Piotr będzie oglądał, później sobie powtórzy, żeby. Tak naprawdę dzisiaj wystarczy, że sobie zobaczycie, bo to jest Power BI jest osobnym narzędziem i wtedy możecie po tym obejrzeniu, jak jeśli jeszcze nie wiecie, czym dokładnie jest Power BI, stwierdzić, czy warto się tego uczyć, czy przyda Wam się w firmie. Jeśli dużo pracujecie z danymi i potrzebujecie później je wizualizować, to naprawdę Power BI jest fajnym narzędziem. No i Power BI to jest jedna z kurs wideo Power BI, raz, że jest jedną z nagród w konkursie, to jeszcze będzie można za wsparcie projektu Mistrz Power Query też sobie trochę taniej kupić projekt. Ok, my musimy znaleźć plik program Excela. A z innych ciekawostek, tak możemy dane z internetu, gdzieś tu powinien być Facebook. Dało się gdzieś pobierać z Facebooka, tylko nie mogę teraz go zlokalizować. Ale o jest, właśnie tutaj usługi online z Facebooka możemy pobierać informacje, jakbyśmy chcieli śledzić na przykład statystyki postów. Dzisiaj plik program Excela i musimy sobie po prostu zlokalizować, gdzie ten red and blue pills schowaliśmy. Wystarczy po prostu sobie kliknąć. No, tam plik ma 4,5 MB, więc chwilę może zająć, zanim wczyta nasze dane, ale później mamy podział informacji, co mamy w tym naszym głównym pliku Red and Blue Pills, tak, dobrze. Red and Blue XLSX, czyli pliku Excela. Mamy tabelę Excela. To, że to są tabele, widać po ikonce. Analogicznie, to, że pozostałe trzy obiekty są arkuszami, też widać po ikonce. Mają trochę inną ikonkę. I nas interesują tabele, tak? Bo możemy sobie, jak klikniemy na tabelę albo na arkusz, zobaczyć podgląd. Tak, możecie zobaczyć, można zobaczyć podgląd mojej strony Excel i Adam, tam gdzie są te wszystkie obrazki. Praktycznie wszystkie kolumny wypełnione są nulami, bardzo nieczytelne. Tych danych na pewno nie chcemy pobierać. No, w każdym bądź razie nie dzisiaj, ale podobne sytuacje się zdarzają, że nasze dane są tak nieuporządkowane, że musimy tam je sporo przekształcić, zanim faktycznie jesteśmy w stanie z nimi pracować. Więc dzisiaj tylko zaznaczamy sobie trzy checkboxy, trzy tabele w działaniu i tak też troszeczkę tu jesteśmy prawie jakbyśmy byli w Power Query. Kolory są inne i ważne.
Ładować bezpośrednio prawie nigdy nie chcemy. Najpierw chcemy w większości sytuacji przeedytować dane, żeby sprawdzić, czy coś tam z nimi jest nie tak, czy nie trzeba je chociaż trochę poprawić, zanim faktycznie załadujemy do Power BI, do ewentualnie tak z Power Query do Excela. Więc klikamy przycisk Edytuj. No i teraz no to trzy tabelki ładują się do pamięci Power BI, tak naprawdę do pierwszego edytora zapytań Power Query. Tak, o, mamy nawet. O, jak mi tylko Zoom pozwoli. O, edytor Power Query. Jakby ktoś mi nie wierzył, że w Power BI jest Power Query. O, to potwierdźcie mi, czy udało się właśnie dojść do tego pierwszego elementu, czyli że zaczytaliśmy trzy zapytania, trzy tabele z Excela. A ja w międzyczasie tak poopowiadam o tych tabelach. Podobnie jak w Power Query, Power BI już wykrywa sobie dane poszczególnych kolumn, poszczególnych komórek. I tu chyba wszystkie dane są ładnie zaczytane. Kod pocztowy jako tekst, super, miasto jako tekst, jak mamy odpowiednie ikonki. Jakby Power Query coś źle zaczytał, to właśnie już bezpośrednio właśnie klikając w te ikonki obok nazwy kolumny możemy zmienić na jeden z tych podstawowych. Ale tu chyba wszystko przebiegło prawidłowo. Tak, produkty, liczba całkowita, liczba zmiennoprzecinkowa. Tu chociaż możemy chcieć czasami dla wartości, tak, które wiemy, że to jest cena, tak, czyli że to jest waluta, nie wybierać domyślnej często liczby dziesiętnej, tylko stałoprzecinkową liczbę dziesiętną, czyli po prostu format walutowy. Różnica między tym dolarkiem a liczbą zmiennoprzecinkową, taką standardową, to tak naprawdę dokładność, liczba miejsc po przecinku. Liczby walutowe, tak, czyli teraz te z dolarkami, mają dokładność do 4 miejsc po przecinku, a te zmiennoprzecinkowe zdaje się, że do 26, ale tego nie jestem pewien. Tak eksperymentowałem, wyszło mi bodajże do 26, bo jakoś tak nie pamiętam, żeby była jasna informacja, jaką dużą dokładność mają, bo to tak naprawdę, no, jak mamy system binarny, przekładając na ułamek dziesiętny, to nie do końca wychodzi ok, ale to jest niedoskonałość, tak, po prostu narzędzi elektronicznych. Ok, pobieraliśmy sobie te informacje i my, tak, taki drobny wstęp do Power Query, to było właśnie już jeden, no to są typy danych, te podstawowe typy danych, które mamy dostępne tutaj, tak powiedzmy, z menu rozwijanego, jeśli chodzi o typ danych na kolumnę. I to są takie typy prymitywne. Są jeszcze typy złożone, listy, rekordy, tabele, ale to później, jakbyście chcieli wchodzić w głębiej w Power Query, a jakbyście byli zainteresowani faktycznie szkoleniem, kursem wideo z tego tematu. Tak, z lewej strony mamy zapytania, z prawej, tak, zrobię troszeczkę, z prawej mamy nazwę konkretnego zapytania, możemy ją sobie edytować, ale tutaj te nazwy domyślne, które się wzięły z nazw tabel, są dla nas ok. I tu pod spodem mamy kroki. Tak. Power Query to jest język zapytań. Tak. Wysyła zapytanie gdzieś w przestrzeń, tak po prostu gdzieś zapyta do danych, tak, do różnych źródeł danych. W naszym przykładzie, naszym źródłem danych podstawowych był plik Excela. I w tym pliku Excelu właśnie są takie dane, takie obiekty danowe. Tu sheet, czyli arkusze, table, czyli tabela. I my z tych obiektów wybraliśmy konkretnie jeden. O właśnie, standardowa rzecz, menu widok, możemy sobie włączyć pasek formułę, żebyśmy widzieli kod M, funkcje, jakie się kryją za tym, za tymi krokami. Ojejku. Za tymi krokami. Co tam faktycznie jest robione, tak? Czyli tu mamy na przykład Excel Workbook, tak, i lokalizacja pliku, później mamy nawigacja i możemy zobaczyć, że wybieramy tab sprzedaż i podobne rzeczy.
i że tu na koniec mamy zmieniono typ, jak możemy zobaczyć po zmieniane typy. I to są wszystkie kroki, które Power Query, tak, z Power Query w Power BI zrobił za nas automatycznie. I co możemy z takich prostych rzeczy zrobić? O, możemy sobie zmienić nazwę kolumny, tak, zamiast cena sprzedaży. Tutaj, o, możemy napisać po prostu cena. Tak, zmieniliśmy nazwę kolumny, to też został dodany nowy krok, został dodany nowy kod, nowa funkcja. I na razie ten widok, pasek formuły jest po to, żeby się przyzwyczajać do kodu M, do funkcji Power Query. I OK, w tym przykładzie chcemy zrobić proste operacje matematyczne. I tu na kolumnie przekształć powinny być dostępne, nie, dodaj kolumnę. Mamy ilość produktów, mamy cenę za produkt i mamy cenę produkcji, tak, poszczególnego produktu. Czyli łączna, sumaryczna cena, przychód, to jest ilość razy cena. I możemy to zrobić w ten sposób, że mamy standardowe na karcie dodaj kolumnę, mamy standardowe obliczenia matematyczne, mamy mnożenie. Jak sobie zaznaczymy dwie kolumny lub więcej i zrobimy standardowe mnożenie, to Power Query nam doda kolumnę z przemnożeniem. Zapamiętało, tak złapało formatowanie walutowe, typ walutowy, tylko ja mówię typ walutowy, ale to z formatowaniem walutowym ma tylko odrobinę wspólnego, bo to tam zmienia precyzję liczby, ale tak nie jest powiązane z żadną walutą. Nawet ten dolarek jest symboliczny. Tak? Chodzi o precyzję, 4 miejsca po przecinku, tak przeważnie nawet na giełdzie z taką dokładnością się zapisuje liczby. I co nam ewentualnie nie pasuje z wynikiem? Nazwa kolumny. Power Query nie jest w stanie się domyśleć, jaki chcemy mieć wynik, znaczy jak nazwać kolumnę docelową, więc nazywa ją po prostu mnożenie domyślnie. I przez to, że my sobie na karcie widok włączyliśmy pasek formuły, to łatwo jesteśmy w stanie zobaczyć, gdzie jest napisane mnożenie w tym pasku formuły. No i jak widzimy, że tu jest mnożenie, tu jest nazwa kolumny mnożenie, więc pewnie tu właśnie jest nadawana nazwa nowej stworzonej kolumnie. Więc my możemy sobie zamiast mnożenie napisać przychód. Enter. Maciej, ogólnie jeśli chodzi o tak Power Query, to nie podobnie jak tabele przestawne nie odświeżają się automatycznie. I tu większość danych też w Power BI nie odświeża się automatycznie. Czyli jak my pobierzemy sobie dane z pliku Excela, to może się tak powiedzmy automatycznie odświeżać przy uruchomieniu pliku, ale tak naprawdę to musimy tak odświeżać, jeśli się dane w pliku Excela zmienią, musimy to odświeżać ręcznie. Są pewne źródła danych, które są dynamiczne, ale ja tak nie pracowałem aż w takich firmach, gdzie faktycznie ta zmiana powinna być tak na żywo. Więc zostaje takie odświeżanie ręczne przy uruchamianiu plików w tym momencie. No, znaczy właśnie nie w tym momencie, tylko tak na tą chwilę czasową. Nie wchodziłem bardziej w szczegóły. A tu zapytania Power Query i Power BI nie są jak formuły w Excelu, nie aktualizują się automatycznie. Trzeba tam w większości sytuacji, trzeba tak dodatkowe funkcjonalności dopuszczać, żeby to się odświeżało automatycznie. I OK. Mamy, dajcie znać, czy macie kolumnę przychód. Udało się ją stworzyć. Ja się tam zastanawiam, co bym mam jeszcze pokazać.
No, może szybciej przeskoczymy, chociaż nie, na początku dużo. Tak, Macieju, tu jest dokładnie formuła, tu jest mnożenie zrobione w tym miejscu. Dokładnie. Nie do końca wiem, co masz na myśli, o co ci chodzi. Dobrze, i może jakoś tam się później dogadamy. Oprócz kolumny przychód potrzebujemy jeszcze kolumnę koszt własny sprzedaży, czyli po prostu ilość razy cenę produkcji. Czyli tym razem pokażę Wam inny sposób na stworzenie nowej kolumny. Dodaj kolumnę. Kolumna niestandardowa. Czyli sami dbamy o to. Dobry wieczór. Dbamy o to, żeby stworzyć tą kolumnę, napisać formułę. Na szczęście tak użyć odpowiednich funkcji. Na szczęście my tutaj robimy tylko mnożenie, więc na pierwszy raz nam się uda. Zamiast niestandardowej nazwy kolumny możemy sobie napisać KWS, koszt własny sprzedaży. I to jest kolumna ilość. Tak, można sobie tutaj z tych dostępnych kolumn kliknąć dwa razy i wtedy nam się podłoży struktura odwoływania się do nazw kolumn. To jest po prostu nazwa kolumny w nawiasach kwadratowych. I trzeba razy cena produkcji. I to jest nasze obliczenie. Nazwa kolumny nowej, formuła, obliczenie matematyczne, nie wykryto błędów składniowych. OK, zatwierdzamy, mamy przychód, mamy koszt własny. Tylko coś wyszło, że tu jest dużo, za przeproszeniem, mniej, OK, to żeby nie było tak za przeproszeniem, mniej domyślny. Powiem, że tu Power Query okazał się mniej domyślny, bo nie nadał konkretnego typu danych. Jest typ ogólny. A my, jeśli tam ktoś zna się na programowaniu i takich typów ogólnych, raczej staramy się unikać, bo one są tak najbardziej obszerne, najbardziej pamięciożerne, najbardziej zużywają moc obliczeniową procesorów, więc tu zmieniamy sobie typ na dolarki, na walutowe. No i później to już łatwo tym od przychodu odjąć koszt własny, więc tu ma znaczenie, w jakiej kolejności zaznaczymy kolumny. Dodaj kolumnę standardową, odejmowanie. Jak będzie łatwiej, mamy odejmowanie, czyli po prostu zysk. No i mam nadzieję, że to były na tyle proste obliczenia, że Wam się udało to zrobić. Tak? Pierwsze było z standardowych, później KWS było z dodania. Tak, kolumny niestandardowej, a później znowu było tak zaznaczenie dwóch kolumn. O, dwóch kolumn i standardowe obliczenia odejmowania. Jeśli dajcie znać, czy wszystko się udało, przynajmniej tym osobom, które mają Power BI i pracują ze mną, albo czy wszystko jest zrozumiałe, bo to tyle, jeśli chodzi o Power Query w Power BI. Tak, mamy jeszcze pół godzinki, a chcemy jeszcze pomówić o innych elementach. To jest tylko takie prześliźnięcie się, żeby zobaczyć, jak to wygląda, jakie daje możliwości w działaniu. Dobrze. OK, czyli teraz zrobiliśmy wstępną obróbkę danych. Możemy zamknąć i zastosować nasze dane, tak, czyli załadować je do Power BI. Klikamy sobie zamknij i zastosuj. Tak, chwilkę powinno tam pomielić, znowu zaczytać dane, znowu zrobić tak zapytanie do tego naszego danego źródłowego, do pliku Excela, wczytać je, zrobić przekształcenie i teraz wczytuję je do Power BI w działaniu. No i tak mamy, o, wczytało. I my teraz domyślnie jesteśmy na oknie raportu. Tu będziemy tworzyć wizualizację. Tu jest ten nasz ostatni ruch. Mamy jeszcze okno danych. I o, już myślałem, że mi coś nie, jest nie tak, bo nie chciało zaczytać. I okno relacji w naszych operacjach. I o relacjach sobie za chwilę pomówimy.
najpierw okno naszych tutaj danych, tabel, informacje. Mamy dokładnie, no prawie to samo, co w Power Query. Tylko tu już przeszliśmy do języka, tak do Power Pivot. Czyli mamy język programowania DAX, a nie język M w działaniu, więc są troszeczkę inne operacje, troszkę inne sposoby modelowania, tworzenia danych, tworzenia obliczeń. I na przykład tu też możemy sobie tworzyć operacje obliczenia. I jak już jesteśmy w Power BI, to nasze dane, tak, nasze te dane sprzedażowe, czyli mamy tutaj zaznaczoną tabelę sprzedażową, to one są już w większości sytuacji inaczej sformatowane. To nie jest tylko typ danych, ale również ich sposób formatowania, bo ten sposób formatowania będzie miał wpływ na późniejszą wizualizację danych, czyli jak tu nasz zysk jest w złotówkach, czy tutaj się, czy tutaj, tu nie działa. Ok, to skróty z Power Query mi nie działają na zbliżenie, niestety. To możemy sobie zmienić styl zmiennoprzecinkowy. O, pokaż inną walutę. Możemy na przykład pokazać w euro, tak żeby pokazać, że się to zmienia. Tak. I później będziemy oglądać, zobaczymy, że będą się automatycznie pokazywać w euro. Tak, ale to jest znowu formatowanie liczbowe, tak jak prawie tak jak w Excelu, żeby to później na wykresach inaczej się troszeczkę prezentowało. Ok, no i chcielibyśmy tu dodać też kolumnę z obliczeniami. Na karcie modelowanie mamy takie polecenie, po prostu nowa kolumna. I jak dodajemy nową kolumnę, to tu całkiem inaczej przebiega ten proces dodawania. Najpierw, tu już nam właśnie, tam rada nie da rady. O, tu jest kolumna, napis, słowo i tu jest kolumna, tak nowa dodająca się kolumna. Tak, dodawanie kolumny tak naprawdę odbywa się w pasku formuły. My piszemy sobie nazwę najpierw naszej formuły, znaczy nazwę nowej kolumny, a później naciskamy równa się. Tak i po równa się jest wszystko, co my tam możemy zrobić. Czyli w naszej sytuacji no i ktoś mi pika niepotrzebnie. A później piszemy obliczenie. Tak, chcemy wyznaczyć zysk, czyli podobnie jak wcześniej możemy odjąć przychód od przychodu, odjąć koszt własny sprzedaży. Tylko że w Power Pivot, tutaj jak jesteśmy, to już całkiem inaczej, tak szukamy sobie odwołań, szukamy sobie kolumn. Tak, możemy sobie napisać przychód. Tak, jak napiszę więcej przychód, no to ten mi bardziej ograniczy tak możliwości. I tu chodzi o to, że właśnie wchodzimy na tą operację. Odwoływanie się do całych tabel, do całych kolumn, tak, do wszystkich tabel, które są zaczytane do Power BI. Inaczej to wygląda, to odwoływanie, niż tam w języku M. Ok, czyli mamy przychód, ta kolumna nas interesuje, więc tu, nie zadziała mi, ale tab mi zadziała, czyli mamy przychód, no i odjąć KWS. Mam tylko jedną taką zmianę i mam całą moją formułę napisaną, czyli po prostu zysk, kolumna zysk 2 to się równa kolumna przychód minus kolumna KWS, tylko tak, tu musi być informacja, z jakiej tabeli pochodzi kolumna. Z jakiej tabeli pochodzi kolumna. Enter. Ok, jakoś tak z większym opóźnieniem mi tutaj pracuje. Ok, czyli to był kolejny krok. Też możemy wykonywać operacje matematyczne. Tutaj skupiamy się na prostych. Tam nie wchodzimy w funkcję. O, tam będziemy
prostą funkcję języka M wykorzystać i też tam będzie trzeba się przy takich, jakbyśmy chcieli wchodzić w to głębiej, tak, to chociażby w moim kursie o Power BI jest opisane, to mamy tak odwołanie się do tak baz danych tabelarycznych, tak, chodzi o to, że one tam są odpowiednio filtrowane, cięte i dopiero na tych pociętych informacjach są wykonywane operacje. Dobrze, my nie wchodzimy tu w szczegóły. Potwierdźcie tylko, że tam się udało stworzyć tą kolumnę zysk 2, albo jest wszystko jasne, jeśli chodzi o jej tworzenie. Także po prostu z karty modelowanie, tak już, tak? Nie ma kart przekształcie, ma kart. Tutaj nową kolumnę, jest karta modelowanie. Tu tworzymy nową kolumnę. Operacje wykonujemy w działaniu. Tak wykonujemy bardziej za pomocą funkcji niż interfejsu użytkownika. Ok, to przejdźmy sobie na kartę relacji. Mamy na niej wszystkie trzy nasze tabele. I Power BI sam wykrył relacje między dwoma tabelami po kodzie pocztowym. Mamy kod, tak jak sobie zaznaczymy o tą relację, to Power Query nam zaznacza z jednej tabeli i w drugiej z tabeli, które kolumny, tak gdzie, z którymi kolumnami wykrył relację. No i tu jest po kodzie pocztowym. Ale jakoś taka osierocona jest nasza tabela z datami. Tu Power Query, no przepraszam, bo tu Power BI nie wykrył relacji, więc tą relację musimy nałożyć sami. Tak? Mamy tu nasze, tak naprawdę najważniejszą tabelę, tabelę sprzedaży i tabelę, połączoną z nią tabelę regiony. Potrzebujemy tabelę z datami połączyć z tabelą sprzedażową. Tabela daty to jest taka tabela kalendarza. Często się o niej mówi właśnie przy pracy z Power BI, z Power Query. Chodzi o to, że mamy tam jasny podział tak na wszystkie daty, lata, miesiące, kwartały, nazwy miesięcy wyciągnięte i temu podobne rzeczy, co się później przydaje przy wizualizacjach, ułatwia dużo bardziej wizualizację. Ok, musimy stworzyć relację w Power BI tu się robi bardzo prosto, bo po prostu przeciągamy kolumnę z jednej tabeli na odpowiadającą ją, jej kolumnę z drugiej tabeli. I tak wcale nie muszą mieć kolumny tak samo, nie muszą tak samo się nazywać. Po prostu na tych prostych przykładach w większości sytuacji to jest tak, że się jednak tak samo nazywają, ale to nie jest obowiązkowa sprawa. I z baz danych mamy tu taką informację, że to jest relacja 1 do wielu. Czyli na jeden wiersz w tabeli tab daty może być więcej wierszy w tab sprzedaż. Co jest naturalne, że możemy sprzedać więcej razy niż jeden raz na dzień. I znowu pytanie do Was, czy wszystko jasne, nie ma żadnych pytań, możemy iść dalej i tworzyć. Będziemy już tak, już będziemy już tworzyć proste wizualizacje. W prostych wizualizacjach muszę więcej patrzeć w notatki, bo tak do Power BI dawno nie zaglądałem, no i właśnie ta część z wizualizacjami jest mi najbardziej odległa. Ok, Joanna Kowalik się uśmiecha, czyli jej się udało, czyli zakładam, że reszcie też, bo to tak zawsze jest na warsztatach i podobnych rzeczy, że dużo mniej osób się odzywa niż faktycznie jest. A ja Wam mówiłem, że jak będzie nas na warsztatach systematycznie między 30 a 50 osób, to będzie super, a na razie 20 parę. I tak bardzo dobrze, jeśli chodzi o warsztaty z prawie że Excela. Dobrze. Ja jeszcze tam z 10 osób ogląda to po w działaniu. Ok, czyli chcemy zacząć jakąś prostą wizualizację i wizualizację, żeby wizualizować, potrzebujemy mieć co wizualizować, tak? Czyli potrzebujemy po prostu kolumn z naszych tabel i tak tutaj mamy je tutaj z prawej strony, jest ich trochę. I my pierwszą to chyba pewnie chcieliśmy zrobić zysk, tylko sobie właśnie nacisnę sobie ten zysk
pierwszy. O, i mamy. Jak już chciałem od razu wam pokazać, że tu to nasze formatowanie z okna danych zostało zaczytane do wizualizacji. Wartości są przedstawione jako euro. No dobrze, a my jednak jesteśmy w Polsce, to weźmiemy sobie tą kolumnę, którą stworzyliśmy w Power BI, tak żeby wartość była w złotówkach. I mamy miliony złotych, 100 milionów złotych. Tu już więcej danych przygotowaliśmy. Ulala, jest sprzedaż, jest. Bogata sprzedaż. Tylko tak jak on, wspominałem, tak są takie sytuacje, jeśli chodzi o te dokładności liczb zmienno-przecinkowych, że mogą się nam takie dziwne sytuacje robić, tak, wartość liczbowa 9999 bardzo daleko. W takich sytuacjach właśnie tu to było trzeba dopracować, o, liczba dziesiętna, nie no, w złotówkach muszą być, tylko żeby było dokładność do dwóch miejsc po przecinku. Gdzie są to nasze waluta ogólna? W złotówkach, no już nam pogłupiał troszeczkę Power BI, bo on tak z założenia jest Amerykaninem. Ja mam polską wersję Power BI, to tam czasami pojawiają się problemy, jeśli chodzi o te pokazywanie się walut, formatowania walutowego, żeby było w dobrych wartościach. I od kiedy ja w Power BI, to chyba przynajmniej z rok czasu nie pracowałem, to no, widać, że niewiele poprawili w tej mierze. No ale to nie jest najbardziej istotna informacja, ale teraz już powinno być on tak ładnie zaokrąglone do dwóch miejsc po przecinku i to jest dużo bardziej czytelniejsze, dużo bardziej zgodne z prawdą niż wcześniej. Ok, no i no, ok, jedna kolumna, podsumowanie sprzedaży przez wszystkie lata, no może być, czasem się przydać, no ale nie na takim wykresie, tak, bo my zaznaczyliśmy sobie kolumnę zysk i Power BI sam automatycznie nam wykrył dla niej najbardziej podstawowy, najczęściej używany typ wykresu. I jak już ten typ wykresu jest, on tu widać, jest cały czas podświetlony, to możemy mu tak niejako z automatu dodawać kolejne rzeczy. I chcieliśmy mu dodać informacje o kwartałach. Pach. Mamy po kwartałach. Tylko jak tak pamiętam, jak najpierw nałożyłem zysk, później kwartały, co się stało? Te nasze wartości tutaj sprzedażowe posortowały się od największych do najmniejszych, a nie tak, jak ja bym sobie tego życzył, po kwartałach. I najprostszym sposobem, żeby to było poprawić, wystarczyło sobie odklikać zysk i kliknąć z powrotem zysk. Nie, nie zadziałało tak. Pamiętam, że tak to robiłem, tak na wideo i to działało, a teraz mi nie chce zadziałać. No, wredny drań. Dobrze, jeśli się nie uda tego posortować, ja nie będę pamiętał, gdzie teraz posortować, no, na pewno nie do legendy, a w nasze informacje. No wróć, właśnie nasza tutaj sprzedaż coś nie tak idzie. No, ale sortuj. Ok, teraz mi się udało chyba posortować. Jest 2003. Mamy informacje, mamy dane. O. Też coś nie wyszło mi. Nie rozpoznał mi prawidłowo coś tych moich kwartałów jako dat, ale to nie będę teraz się zagłębiał, czemu Power BI nie chce ze mną współpracować, czego ja nie pamiętam. Oni może mi zaczytuje nie tak kwartału, nie w takiej kolejności, jakbym sobie tego życzył w działaniu. Okej, no, trudno. Ważne także mamy tą naszą pierwszą wizualizację. Nie do końca wyszła nam taka, jakbyśmy sobie życzyli, bo tutaj udało mi się znaleźć sortowanie, tak, ale sortowanie według o, tak? No według kwartału powinno być. O, jest, w końcu. Wcześniej pamiętam z filmu, który sobie sam nagrywałem, powtarzałem, było
Tu mamy sortuj według kwartału, jeśli mieliście taki sam problem, w końcu znalazłem, tak? Każda tutaj wizualizacja powinna mieć te dwie wielokropki, więcej opcji, sortuj według kwartału. Wcześniej mi się udawało to po prostu odklikując i doklikując zysk, a teraz musiałem wejść głębiej. No i teraz jest bardziej prawidłowa, że tak powiem, wartość sprzedaży. Ok, sortuj według, tak. Udało się zrobić pierwszą wizualizację. Ok, to sobie tą troszeczkę zmniejszymy. Klikniemy w pusty obszar, żeby nie była zaznaczona ta wizualizacja. Będziemy chcieli sobie też dodać nową wizualizację z automatu. Teraz nas interesują miasta, czyli w tabeli region mamy miasto. Klikamy sobie. Power BI powinien automatycznie nam dopasować, że chcemy mieć miasta, to chcemy mieć na mapie. I tu możemy wrócić na chwilę do tabeli region, miasto, na oknie danych. Jak mamy tutaj miasto, to oprócz tego informacji, że możemy to jakoś specjalnie formatować, nadawać konkretny typ danych, to możemy to jeszcze modelować w tym kontekście, że możemy napisać konkretnie, że te dane w tej kolumnie to jest adres, miasto, kontynent, kraj, powiat, szerokość geograficzna i tak dalej. Jest tu trochę możliwości. Tu możemy zaznaczyć, że to jest miasto. Jak to może się przydać, jeśli Power BI nie rozpoznałby naszych danych? Tak, w moim przykładzie nie było problemu, rozpoznał dane, zamieścił je na mapce. Tutaj sobie chyba uda mi się zrobić większą mapkę, o, żebyśmy lepiej widzieli te dane. I o, na razie mamy tak naprawdę tylko zaznaczone miasta w Polsce. Tak, to są tylko kropeczki, punkciki, gdzie są miasta w Polsce. Te konkretne, które są w naszych danych. I, no, i tu przez to, że ja zmieniłem informacje, no zróbmy większego zooma, chodź. Przez to, że zmieniłem dane, tak, sposób modelowania danych w kolumnie miasto, to tu obok pojawiła się ikonka globusika, że mamy właśnie takie dane bardziej geograficzne. I oprócz tego, że mamy miasto, no to sprzedajemy jakiś produkt. Jakby się ktoś jeszcze nie domyślił, czerwone i niebieskie pigułki. Czyli szukamy, gdzie jest ten produkt. Produkt jest w kolumnie tabeli sprzedaż. Zaznaczamy sobie. Łukaszu, teraz podaliśmy mu miasta, czyli on dopasował na bazie miast. Jakbyśmy wybierali kod pocztowy, wybierałby kod pocztowy, ale kod pocztowy jako region to jest taki dużo mniejszy niż miasto. To by było dużo słabiej w ogóle widać. Poza tym chodzi o to, że dokładniej, nie wiem czy wy to zobaczycie nawet na Zoomie, o, tutaj. Microsoft korzysta tak z bazy danych, jeśli chodzi o regiony, z bazy danych Bing. Tak? I tam zaczytuje, dopasowuje informacje. Jak każda baza danych tak naprawdę, są pewne czasami nieścisłości. I to, że my powiemy, że pewne dane, pewna kolumna, to tu jest ewidentnie miasto, ułatwia mu tą lokalizację. No akurat tutaj nie miał problemu z naszymi miastami Polski, ale tak były, no chyba w kursie pokazywałem właśnie takie przykłady, że potrafi kod pocztowy niby Polski wykryć gdzieś w Stanach, bo niektóre kody pocztowe się powtarzają tak w różnych regionach świata, w różnych państwach i podobnych sytuacjach. Tak? Czyli najbezpieczniej, tak jak jesteśmy w stanie mu napisać, że ta kolumna zawiera miasta i wtedy łatwo tak, wyszukiwarka Bing odnajduje lokalizację danych. Dodaliśmy produkt, produkt się tutaj dodał do legendy, no i tak mamy czerwone i niebieskie pigułki, a nie, ja wiem, zielone i szare, więc możemy w legendzie podejrzeć sobie tutaj kolory danych. No i nasze niebieskie pigułki, no to powiedzmy, że to jest niebieski kolor, a czerwone pigułki to jest ten kolor. Oj, chyba jednak wolę ten zielony, bardziej pasuje.
bardziej dopasowuje się z czerwonym niż faktyczny niebieski. Ale to tam jest tak, zabawa z kolorami to może trwać godzinami. My tutaj skupiamy się. Zmieniliśmy troszeczkę kolory danych, tak, bo mamy tu, jeśli chodzi o wizualizację, tak te osie, tak, jakby to było w Excelu, rozmiary, legendy i temu podobne, wystarczy po prostu pole przeciągnąć do odpowiedniego obszaru i Power BI, silnik Power View, tak, wizualizuje najlepiej jak potrafi dane. Ok, i mamy produkt. Czyli to produkt trafił do legendy kolorystycznej i potrzebujemy jakiejś wartości. Pamiętamy, zysk 2 był w złotówkach, więc sobie zaznaczamy i automatycznie zysk 2 trafił do rozmiaru. Jakby trafił do nieodpowiedniego elementu pola, tak, naszego wykresu, naszej wizualizacji, to możemy tak albo x-ikiem, albo przenieść w inne miejsce. To zdecydowanie akurat tu trafił w dobre miejsce, więc super. Nie zostawiamy. Tak mógłbym sobie przychód na przykład dołożyć do nasycenia kolorów. Poszedł. A tutaj nie chce zadziałać. Znaczy, dobra. No, etykiet to na pewno nie potrzebujemy. Dobra. Dajcie znać, o, czy tą wizualizację też udało się zrobić. Ja sobie, akurat dzisiaj mi bardziej zasycha w gardle niż standardowo. Czekam na Was. No i tak, tu takie powiedzmy prosty wykres. O, to akurat później chcę pokazać, co to dokładnie robi i nasze informacje w działaniu. Tak, potrzebuję jednej osoby, która potwierdzi, że wszystko jasne, że udało się. O, Łukasz potwierdził. Ok, dzięki. No teraz zrobimy sobie trudniejszą rzecz. Stworzymy miarę, która tak dokonuje pewnych obliczeń, czyli napiszemy formułę, tak? Nasza miara to będzie obliczenie podsumowujące w pewien sposób nasze dane. Czyli karta modelowanie, nowa miara. I podobnie jak w przypadku kolumny, tak pojawia nam się pasek formuły i mamy miara równa się. Czyli znowu tutaj nadajemy nazwę naszej mierze. I niech to będzie po prostu zysk procent równa się. To jest nazwa naszej miary, a teraz musimy wykonać obliczenie dla naszej miary. I te obliczenia są trochę podobne do tego, co robią tabele przestawne. Tak jak przestawimy filtry pola w tabeli przestawnej, to ona w różny sposób podsumowuje danych po tych filtrach. I miary robią dokładnie to samo. Tutaj mamy konkretny sposób obliczenia wartości i na ten sposób obliczenia wartości nakładane są filtry, tak wynikające z tego, jak będziemy prezentować dane. Tak, czyli tutaj przykładowo moglibyśmy mieć filtr, jeśli chodzi o procentowy zysk, z podziałem na kwartały. I to wystarczy jedna formuła, jedna miara, a później, tak korzystając z innych kolumn, możemy ją odpowiednio filtrować. Piotrze, login w tym momencie nie jest ważny. To jakbyś login zaczyna być ważny, jak chcesz swoje dane mieć w internecie. Bo my tutaj mówimy o Power BI Desktop, tak? Czyli na komputerze, na Twoim komputerze, na Twoim desktopie. Ale jest też usługa online i ona tam w większości jest darmowa. Dopiero jak chcesz więcej danych współdzielić w firmie, tak, udostępniać tylko pewnym osobom z firmy i temu podobne operacje, to jest istotne, żebyś miał konto, tak, żebyś w ogóle mógł udostępniać te informacje do internetu. Tak? I po to jest tak. Po to trzeba sobie tam konto założyć. My tutaj robimy w ogóle desktop i tak wiele rzeczy może bez tego działać, ale no jeśli chodzi o dzielenie się, to już
Zdecydowanie, to się konto przydaje, żeby to w internecie można na przykład tworzyć strony internetowe, na których naszą wizualizację, właśnie to, co tworzymy, to jest wizualizacja, żeby to, co stworzymy, można było udostępnić nawet w internecie, że ktoś wchodzi, nawet nie mając Power BI, wchodzi na stronę internetową i może tak będzie mógł robić pewne operacje, jakie my tu robimy. Dariuszowi wszystko gra. Aha, to może być, że jakieś inne opóźnienia wyszły. Dobra. Zysk i tu ma być sum, tak? I teraz zacząłem pisać funkcję i w przeciwieństwie do Power BI, DAX, Power Pivot jest bardziej przyjazny, bo podpowiada, tak? A z drugiej strony jest mniej przyjazny, bo się w nim przeważnie pisze bardziej skomplikowane formuły. I chcemy mieć sumę, jak ma być zysk procentowy, to po zysku my tutaj zysk 2, żeby na pewno był w złotówkach, przez sumę po przychodzie. Przychód. O, przychód z kolumny Enter. O, i powinna nam się stworzyć miara. Ta miara, jak ją znajdziemy, gdzieś tu, o, z prawej strony. Mi tutaj trafiła do kolumny tab daty. Tak, z datami, i nie ma tak naprawdę dużego znaczenia, gdzie ta miara trafiła, ale tak, no, ja bym się lepiej czuł i to byłoby dla mnie bardziej zrozumiałe, jakby ten zysk procentowy był w kolumnie sprzedaży i to mogliśmy w modelowaniu, tabela główna, tak, zmienić, żeby miara była w tabeli sprzedażowej. Łatwiej, tak, jest dla mnie bardziej naturalne, że zysk procentowy znajduje się w tabeli sprzedażowej. OK, i tworzymy sobie tutaj nową stronę naszych danych i tworzymy sobie, który to był bąbelkowy. Wykres punktowy, tak. Wykres punktowy, bąbelkowy będzie u nas. Mamy ten wykres i po kolei potrzebujemy sobie, o tutaj są nasze tak obszary, nasze nie obiekty, pola, tak, właściwości naszej wizualizacji. Na przykład w legendzie chcemy, żeby się znaleźli menadżerowie. Menadżerowie są w tabeli regiony, przyciągamy do legendy menadżerów. Mamy legendę. OK, dalej mamy zysk procentowy, chcemy mieć na osi X-ów, czyli zysk procentowy oś X-ów. Zysk, nie, przychód na osi Y-ów, przychód na osi Y-ów. Po prostu przeciągamy sobie odpowiednie kolumny do odpowiednich obszarów naszej wizualizacji. Następnie zysk, tak, zysk 2 do rozmiaru kółek. Do rozmiaru kółek, o widać. O, że tu Neo. Neo ma dobrą sprzedaż, zysk procentowy 44%. O, i tutaj na przykład właśnie możemy szybko przejść na kartę danych. A nie, właśnie, tutaj inaczej. To przecież zysk procentowy, więc to jest miara. O, i nie będzie na żadnej tabeli tak widocznej tutaj po kolumnach, ale warto, żeby tutaj nałożyć ten formatowanie procentowe na tą kolumnę z informacjami. Chyba już się zaczytało, czyli jak teraz przejdę do wizualizacji, najadę na Nemo, mamy 44,11%. To są szczegóły, trzeba tak dopracowywać. Na przykład to przychód mam za dużą dokładność i przez to pokazują się tak naprawdę wartości niedokładnie, no ale zyski już poprawiałem. Mamy to, tak my tutaj robimy po ogólnikach, nie po szczegółach. OK, i chyba jeszcze, a kwartał. Jest tu takie nietypowe pole w wizualizacji otwórz oś. Po angielsku to było play axis. I taka to oś do odtwarzania. Tak jak sobie przeniesiemy kwartał do tego, to wtedy zobaczymy, tak, jaki to ma sens. Teraz nasze dane pokazują dane z czwartego kwartału 2016 roku. I tu powinien się pojawić taki znak play. Możemy sobie go kliknąć i wtedy Power BI zrobi nam przejście, tak jak nasze dane prezentowały się w poszczególnych kwartałach, czyli tam będzie przychodził,
O, tutaj na dole widać, on tu przechodzi, no to akurat teraz zatrzymało się przez moją zbliżenie, przechodzi po tych kwartałach, zmienia się ta wizualizacja, mamy dynamiczną wizualizację i Power BI tutaj jest dużo bardziej dynamiczny, tak? Tak dla odmiany, możecie, nie wiem, czy jesteście w stanie tutaj dać jakiegoś kciuka, jak się Wam taka wizualizacja w czasie podoba na Power BI, albo chociaż jakieś uśmieszki, to na pewno Wam się uda w komunikatach zamieścić. To możecie dać znać, czy Wam się podoba Power BI, czy nie, tam z możliwościami. Bo jeszcze jedną rzecz chcemy zrobić sobie prosty wykres kołowy. Czyli wracamy na naszą pierwszą stronę, na naszą pierwszą tablicę i wykres kołowy tworzymy sobie. Na tym wykresie kołowym znowu chcemy przedstawić zysk. On powinien trafić do wartości, a do legendy chcemy nasze produkty. Trafiły do legendy, tak. No i tam zmienimy kolory danych, żeby czerwone pigułki były czerwone. Ten zielonkawy, taki morski, może być. Wracamy. Łukasz, wielkość bąbelków, jak masz zaznaczony tak wykres punktowy, to po prostu masz pole rozmiar. Masz pole rozmiar. I w zależności od tego, jakie pole, jaką kolumnę wstawisz, tak, w tą właściwość wizualizacji, no tak się zmieni wykres. I tyle. My to akurat nie mamy niczego ciekawszego niż zysk. Możemy ewentualnie tak pracować z przychodem, z ceną w działaniu. Dobrze, ok. No i mam nadzieję, że ten wykres kołowy, tak, czyli kliknęliśmy sobie wykres kołowy tutaj z wizualizacji, kliknęliśmy sobie zysk, kliknęliśmy sobie produkt, tak. Power BI powinien bez problemu dopasować to, że zysk jest do wartości, a produkt jest do legendy. My zmieniliśmy sobie tak tutaj na malarzu kolor danych, red pill, żeby było czerwone. I teraz jedna z fajniejszych rzeczy, jeśli chodzi o wizualizację w Power BI. Możemy sobie kliknąć tak naprawdę na którykolwiek niejako z obiektów, tak, tych wizualizowanych z naszych danych. Tak, na przykład teraz kliknąłem sobie na sprzedaż niebieskich pigułek w Warszawie i inne wykresy to uwzględniły na sobie. Czyli mamy tu pokazane tu teraz tym ciemnym kolorem, to jest sprzedaż tylko z Warszawy w trzecim kwartale 2009 roku. Tak? Możemy sobie kliknąć na przykład na wykresie kołowym, niebieskie pigułki. I mamy to tu na wykresie kolumnowym pokazane. Na wykresie tym, no jak to wykres, po prostu na mapie. O, tak już nie w wykresie, tylko na mapie. I możemy tak tutaj działać, pracować, pokazywać szczegóły. Taki, co się nazywało crossfilter. Ok, potwierdźcie, czy wszystko wyszło ok, bo to tak naprawdę na tyle, tak, tyle było przygotowane informacji, tyle taki był szybkie prześmignięcie się przez proces pobierania danych do Power BI, ich wstępnej tam obróbki, troszeczkę o relacjach i na koniec wizualizacjach. Jako wartość i rozmiar bąbelków, ale to chyba by nie miało miejsca, znaczy się nie miałoby sensu w większości sytuacji przy takich wizualizacjach. Nie wiem, jaki mogłoby mieć sens. Tak, bo co, mógłbym wyciągnąć zysk 2 z rozmiaru i dać tutaj dołożyć zysk procentowy do rozmiaru. Ale tu akurat no, zysk procentowy do rozmiaru się nie nadaje, bo mam takie dane, że one są bardzo podobne do siebie i nie widać różnicy. A już tam nad zyskiem zwykłym w rozmiarze bardziej pracowałem i tak i na przykład różni menadżerowie mają zdecydowanie różne tak przychody. Czyli Wojciechu jak najbardziej się da, tak, włożyć na przykład zysk procentowy czy do rozmiaru i do osi x-ów, no tylko nie zawsze to ma sens. Aha, rozumiem, że Grzegorz, ok,
Jasne wszystko, Dariusz. Okej. To jak jeśli nie ma pytań związanych z Power BI, to ja Wam przypominam, aktualnie jest konkurs, tak? On też wyznacza czas do rozpoczęcia się. No może chyba nie aż tak dokładny, tak? Tak, bo on to wyznaczał czas do północy. Do północy 17 października, czyli do 23:59 17 października. Akcja crowdfundingowa startuje 18 października, ale o godzinie 8. Dariuszu, nie wiem teraz, do czego pytasz się, jeśli chodzi o skalę światową, więc nie potrafię się odnieść, bo już tam chyba za duże nam opóźnienie wyszło w działaniu, w twierdzeniu, pokazywaniu informacji. Bo tak nasze dane, akurat te dane, które są tu przygotowane, one są skupione na Polsce, a nie ma problemu, żebyśmy mieli dane sprzedażowe z wielu miast. Tak, no. Gdzie my mamy do bazy danych, można się połączyć, tylko problem jest taki, że domyślnie tam była opcja, żeby te dane były na żywo, ale nie pamiętam w których, bo tak pobieramy dane, mamy na przykład SQL Server i jak zobaczymy sobie więcej, to mamy tutaj, no, otwórzcie się, otwórzcie się. Mamy bazy danych, mamy przeróżne bazy danych i gdzieś tam były opcje, tylko już nie pamiętam gdzie dokładnie, żeby ustalać, czy te połączenia są live, czy nie. No i akurat nie przy wszystkich bazach danych to funkcjonowało i nie pamiętam dokładnie przy których. No, na pewno przy Accessie nie ma połączenia na żywo. Przyszłościowo, no to. Przyszłościowo, no to jak interesuje Was Power BI, to teraz jeden ze sposobów, tak, konkurs. Konkurs kończy się tak przed dzień rozpoczęcia akcji crowdfundingowej. Dużo, naprawdę dużo, tak, sporo pakietów do wygrania. Nawet książka Miss Power Query. Godzina konsultacje za, o tak, najwięcej poleconych osób. I już tak, akcja na Polak potrafi. No tak, muszę poprawić literówki i oddaję do weryfikacji. Ewentualnie, no tak. O konkursie, a to o konkursie to Wam jeszcze wkleję po prostu jeszcze raz. Komentarz. Ojejku, powłączały mi się osoby niepotrzebnie, które pisały do mnie w międzyczasie. To mogę udostępnić. O, poszedł. Jeszcze raz komentarz. Ewentualnie, tak jak już skończyliśmy, czy ktoś ma jakieś pytanie o crowdfunding? Czy ktoś chce się upewnić, dowiedzieć, jak działa crowdfunding? To mogę powiedzieć. W tak skrócie mamy filmik promocyjny, mamy kwotę do uzbierania, mamy czas. Tak, od 18 października do 24 listopada 2018. 24 listopada to powinien być piątek. Nie, sobota, powinna być sobota. 24 jest sobota. 8 rano kończy się akcja. Na tyle mam czasu, na 37 dni, tyle sobie wziąłem na uzbieranie 14 tysięcy złotych. Ja z tego pokrywam koszty VAT, prowizję platformy edukacyjnej, platformy płatniczej, koszty produkcji, koszty dostarczenia, więc z tych 14 tysięcy, które uzbieram, tak, będę musiał i tak dołożyć, żeby tak zapłacić redakcji Komputer Świat za wydrukowanie książki, dlatego tak, no, potrzebuję Waszej pomocy, żebyście Wy wzięli w tym momencie tak czynny udział w konkursie i polecali konkurs, no, szansę na wygranie pakietów kursów innym osobom, żeby oni też się dowiedzieli o Power Query.
No i w moim konkursie, mojej akcji. Jak nie ma pytań, no to w takim sytuacji po prostu kończę i będę się przypominał. Tak, zdecydowanie będę się przypominał o akcji crowdfundingowej, o warsztatach z Power Query. Jakby ktoś miał jakąś wątpliwość, dawam do wyboru możliwość wybrania warsztatów za tydzień. Będzie Power Query, albo Power Query, albo Power Query.